Dzień dobry. W salonie minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas. Witam w trójce. Witam Państwa. Zadrży Pani ręka, Pani minister, kiedy trzeba będzie zagłosować nad wnioskiem o referendum edukacyjne w Sejmie? Ja jestem przekonana, że powinniśmy system edukacji pozostawić takim, jakim on w tej chwili. Jest oczywiście korygować pewne y, niedoskonałości, y, ale generalnie y, to, co y, stało się w ostatnich 20 latach w polskiej edukacji, y, postawiło wyniki naszych uczniów powyżej średniej europejskiej, powyżej krajów OECD. Pani jest przekonana, pani zagłosuje zapewne przeciwko temu wnioskowi, ale jest pani spokojna o, o wynik tego głosowania? Ja myślę, że każdy rozsądny poseł, który nie chce rewolucji w edukacji, który chce, aby dzieci, nauczyciele mogli spokojnie pracować, zastanowi się nad tym i zagłosuje tak, aby polska szkoła mogła spokojnie dalej pracować. Najwyraźniej Abyśmy... tych, którzy nie chcą rewolucji, jest ciągle za mało, bo skoro głosowanie zostaje odłożone na dwa tygodnie, jak rozumiem, przynajmniej na razie, no to znaczy, że chyba spokoju w partii rządzącej o wynik tego głosowania nie ma. Y Głosowanie odbędzie się za dwa tygodnie z tego względu, że debata jest dzisiaj można i dopiero, dopiero do tego po odbyciu debaty głosowanie może się odbyć i w związku z tym różnie to się rozkłada na różnych posiedzeniach. Czasami jest tak, że głosowanie odbywa się na posiedzeniu, na którym była debata, czasami jest tak, że ono odbywa się na następnym posiedzeniu. Sejmu I nie jest to nic nadzwyczajnego. Panie minister, chce mnie pani przekonać, że to odłożenie nie wynika z tego na przykład, że w PSL-u wciąż nie wiadomo jak zagłosują posłowie? E, nie, to głosowanie za dwa tygodnie wynika z harmonogramu posiedzeń Sejmu. Jest i pani pewna, że PSL jestem... stanie po pani stronie w tym sporze? Ja jestem pewna, że PSL stanie po stronie dzieci nauczycieli, stanie po stronie również dzieci ze środowisk wiejskich. Ponieważ oczywiście referendum dotyczy całej sfery edukacji, bo ono dotyka i przedszkoli, i szkół, i gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych. Ono wprowadza rewolucję w systemie edukacji, ale tak naprawdę na obniżeniu wieku szkolnego i upowszechnieniu edukacji przedszkolnej najwięcej zyskują dzieci wiejskie. Przed momentem spotkała pani na korytarzach trójki pana posła Kłopotka z PSL-u, który zapytał, pani minister, co nam szkodzi to referendum? A wcześniej poseł Kłopotek w mediach powtarzał i wczoraj, i dzisiaj, że oczywiście zagłosuje za referendum, co więcej, mówi, że takie deklaracje składają też inni koledzy. Y Pan poseł mówi o tym, co nam szkodzi to referendum, a ja mówię nie nam, politykom. Ja pytam pana posła, co to referendum przyniesie jego dzieciom, dzieciom z terenów wiejskich, dzieciom z rodzin zaniedbanych, dzieciom z rodzin też tych dobrze sytuowanych. My chcemy, aby każde dziecko miało dostęp do edukacji przedszkolnej. A więc wycofanie się z obowiązku y, chociażby y, y, pięciolatków, obowiązku edukacji przedszkolnej dla pięciolatków jest wycofaniem się z edukacji przedszkolnej. Ale mówi pani, tak Obniżenie... jakby to referendum miałoby być przegrane przez koalicję rządową. A może wcale nie. Nie. Ja, ja mówię w ten sposób y, o tym referendum, ponieważ mnie zależy na dobru dziecka. Y, to referendum i y, cała dyskusja na temat edukacji. Nie powinna dotyczyć tego, czy chcemy zrobić w edukacji rewolucję, tylko powinna dotyczyć tego, jak poprawić polską edukację. W będzie jaki pani sposób dyskutowała... przygotować szkoły, w jaki sposób spowodować, że na wsiach, w miasteczkach, w dużych miastach będzie wystarczająca miejsc edukacji przedszkolnej. Będzie pani dyskutowała z posłami PSL-u przez te dwa tygodnie i się z nimi spotykała? Oczywiście będę dyskutowała z każdym, również z posłami psl również z posłami opozycji. Dzisiejsza debata będzie taką debatą, na której również przedstawię argumenty za tym, aby, abyśmy patrzyli na edukację nie pod kątem interesów partyjnych i politycznych, tylko żebyśmy patrzyli na edukację pod kątem dzieci, pod kątem ich szans edukacyjnych, pod kątem tego, jak nasze decyzje wpłyną na ich przyszłość. Czy te dwa tygodnie są po to, żeby mogła pani chodzić od klubu do klubu i rozmawiać z posłami poszczególnych frakcji parlamentarnych? Nie planowałam tego, aby to głosowanie było dopiero za dwa tygodnie. Z mojego punktu widzenia dobrze by było, żeby to głosowanie było na tym posiedzeniu Sejmu, ponieważ mielibyśmy już jasną sytuację, a szkoły i przedszkola mogłyby spokojnie pracować. Ale będzie Natomiast pani spotykać się z jeżeli... Mówi pani, że chce pani rozmawiać. To znaczy, że z będzie pani chodziła kto... do klubów parlamentarnych z i rozmawiała? Z kto będzie chciał na ten temat rozmawiać, będę oczywiście rozmawiać. Jeżeli kluby parlamentarne wyrażą taką potrzebę i taką chęć, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. Um, uważam, że powinniśmy przestać rozmawiać o obniżeniu wieku szkolnego, o edukacji um, na poziomie politycznym i um, kalkulacji tego, co nam się bardziej lub mniej opłaca. Powinniśmy rozmawiać o edukacji um, właśnie pod kątem tego, co chcemy zrobić dla dzieci, widziała co pani chcemy pewno... dla nich, w jaki sposób chcemy ją zorganizować, jak chcemy pani... zwiększać ich szanse edukacyjne. Pani minister, widziała pani na pewno sondaż, chociażby homo homini dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, że 40% pytanych jest zdecydowanie za przeprowadzeniem referendum, 23% raczej za. To już ponad 60%. No to nie jest wynik, który panią no, skłania do refleksji, że może jednak to referendum warto zorganizować. No, do tego jeszcze milion podpisów prawie zebranych pod tym wnioskiem? Ja mówię tak: edukacja jest dobrem narodowym, ale edukacja też musi być zorganizowana w taki sposób, aby i uczniowie, i nauczyciele, i dzieci w przedszkolu mogły spokojnie myśleć też o tej swojej przyszłości. Tak? Jeżeli my dzisiaj dyskutujemy o tym, czy zmienić y, y, strukturę szkół, to mówimy o tym, że niektórzy nauczyciele stracą pracę, a niektórzy uczniowie będą musieli pójść do innej szkoły, Czyli nie Jeżeli warto rozmawiać nie na przykład, nie czy y, mają dalej istnieć? Warto rozmawiać, ale nie warto rozmawiać nie takiej atmosferze. nie tak? Warto rozmawiać nie wiem, czy nie wiem, czy nie w czy nie wiem, czy nie wiem, czy nie Mówią o tym eksperci zagraniczni, mówią nasi eksperci. Ale są też tacy eksperci, którzy mówią, że w, właśnie gimnazja są tym miejscem, w którym skupiają się tam uczniowie problem z dużymi problemami tam, tam są problemy wychowawcze, to rozwiązujmy problemy wychowawcze. Rozwiązujmy, a nie, a nie y, dementujmy czegoś, demon, nie demontujmy czegoś, co, y, było, y, co przyniosło efekt w postaci lepszych wyników edukacyjnych. Ma Pani pomysł I, na to, jak reformować gimnazja? Po, prowadzimy w tej chwili projekt y, y, dotyczący doskonalenia nauczycieli, projekt, w którym chcemy pomagać nauczycielom i pomagamy nauczycielom w rozwiązywaniu ich problemów, y, konkretnych problemów w konkretnej. Szkoły. Mamy w Polsce wspaniałe gimnazja, mamy też takie gimnazja, które wymagają pomocy i ta pomoc musi być skupiona właśnie w tych gimnazjach. Wokół, wokół nich powinniśmy budować lokalne środowisko, które, w którym będzie i policja i, i, i ludzie z, pracujący w stowarzyszeniach, znający i potrafiący pomóc nauczycielom. Ale ci ludzie są stowarzyszenia, działają, policja działa. To dlaczego? Do tej pory się to nie dzieje. Dzieje się, panie redaktorze. Dzieje się, ale jeszcze trzeba wzmóc to działanie tam, gdzie ono jest szczególnie potrzebne. Natomiast wie pan. Pytanie o to, czy chcemy zmienić strukturę szkolną, czy chcemy zmienić programy nauczania, jest pytaniem o to, czy chcemy rewolucji w polskim systemie edukacji, czy chcemy kolejnej zmiany podstaw programowych, kolejnej zmiany podręczników, kolejnej zmiany systemu egzaminów zewnętrznych, czy chcemy tego, aby dzisiejsi Uczniowie szkół i nauczyciele mieli gwarancję, że spokojnie mogą pracować i spokojnie mogą przygotowywać się do tych egzaminów. No więc pytanie, to jest pytanie, pytanie czy chcemy rewolucji, jest pytaniem, które może być postawione w referendum i rozstrzygnięte, tak albo nie. Y ale to referendum niestety nie dotyczy tego, czy chcemy rewolucji, czy nie. To referendum ma pięć konkretnych pytań, których nie można zmienić. I to referendum, skutkiem tego referendum, będzie rewolucja w systemie edukacji. Będzie rewolucja w systemie edukacji dotycząca przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. I ja uważam, że kolejna rewolucja w polskim systemie edukacji jest nam niepotrzebna. Panie Wzmacniajmy to, co jest dobre. Um, upowszechniajmy edukację przedszkolną. Um, poprawiajmy sytuację w szkołach podstawowych, tam gdzie jeszcze um, jest to potrzebne. Um, dbajmy pani o zapewnić... bezpieczeństwo w gimnazjach. Pani minister, Dajmy może Pani uczniom... zapewnić rodziców, właśnie a propos tego, o czym Pani mówi, że w przyszłym roku wszystkie szkoły będą, jak pisze Pani w liście do kuratorów, bezpieczne i przyjazne, dostosowane do potrzeb najmłodszych i gwarantujące nie tylko dobre nauki, nauczania, ale również opiekę świetlicową, posiłki, bezpłatny dowóz. To jest moja odpowiedzialność. Ja się z tych słów nie wycofuję. I y, szkoły muszą być przygotowane 1 września 2014 roku na przyjęcie dzieci sześcioletnich. W 90% szkół dzisiaj dzieci sześcioletnie są. Y, albo w oddziałach przedszkolnych, albo w y, pierwszych klasach szkół podstawowych. Ale jak pisze 50 nikt, we wszystkich 000, skontrolowanych szkołach są problemy, większe i mniejsze. Y, nikt też pisze, że wszystkie te niedociągnięcia, bo tak je też określa, y, y, zostały usunięte... Albo w trakcie kontroli, albo zostaną usunięte do 1 września. Nie powinny być usunięte piszenik, nie, że zostaną usunięte. Ale tylko panie redaktorze, być nasi kuratorzy oświaty, nadzór pedagogiczny, na moje wyraźne życzenie, ponownie, Kontroluje te szkoły, te 32 szkoły, które wskazał NIK, ale kontroluje nie tylko te 32 szkoły. Kontroluje wszystkie szkoły w Polsce, które, co do których mamy jakiekolwiek zgłoszenie. Mamy infolinię, na którą każdy rodzic może dzwonić. Każda, każdy sygnał, że jakaś szkoła jest nieprzygotowana albo że jest w jakiejś szkole problem, na, z naszej strony rodzi natychmiastową reakcję kuratorów oświaty. Czy to znaczy? że wszystkie szkoły, które wskazane są w raporcie akcji Ratuj Maluchy, czy Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców, są sprawdzone. Na przykład szkoła numer 11 w Opolu. Przepełniona mała świetlica około 30 m2, ma pomieścić około 90 dzieci pierwszoklasistów. Mimo, panie redaktorze, mimo że ten raport Stowarzyszenia Ratuj Maluchy został udostępniony dopiero w poniedziałek, do dzisiaj w większości, w w zdecydowanej większości we wszystkich szkołach. Tutaj jeszcze w województwie mazowieckim, ponieważ było ich więcej, jeszcze są jakieś szkoły do sprawdzenia, ale we wszystkich tych szkołach byli lub będą do końca tygodnia wizytatorzy Kuratorium Oświaty. I te wytknięte błędy I istnieją? Wyt... Są? Czy to jest nieprawda? Nie mam w tej chwili takiej statystyki, ponieważ to się dzieje bardzo dynamicznie. I nie chcę w tej chwili oceniać bez informacji kuratorium. Oświaty o tym, jaka jest, jaka jest prawda. Mogę tylko powiedzieć, że poprzedni raport Stowarzyszenia Ratu i Maluchy też bardzo dokładnie sprawdziliśmy. Tam było ponad setka szkół, które udało nam się zinwentaryzować. Z tych szkół tylko w 18 szkołach potwierdziły się różne zarzuty, i tam to już też zostało poprawione. To może w międzyczasie warto było się spotkać z przedstawicielami tego stowarzyszenia i te wątpliwości wyjaśniać. Ale Od ja pięciu się... lat podobno domagają się spotkania. Ej, ale z panią. ja się z Stowarzyszeniem Ratuj Maluchy spotykam. Ja powołałam ja przy Ministrze Edukacji Forum Rodziców. Oni proszą takich, o spotkanie indywidualne. Dlaczego takich, nie można było tego zrobić, skoro premier teraz forum, zaprasza ich na to spotkanie? I taki pani tam forum będzie. odbyło się w ciągu tego, tych dwóch lat mojego urzędowania jako Ministra Edukacji Narodowej 6. Na trzech spotkaniach było, byli przedstawiciele Stowarzyszenia Ratuj Maluchy. Tam rozmawiam ze wszystkimi rodzicami, panie redaktorze. Ze 33 organizacje rodzicielskie z całej Polski, które są również zatroskane tym, jak wygląda polska szkoła. I uważam, że powinniśmy rozmawiać w szerokim gronie, ale um, oczywiście dzisiaj będzie debata w Sejmie. Będą przedstawiciele Stowarzyszenia Ratuj Maluchy. Zresztą ja z panią. Elbanowską. Spotkałam się również w debacie telewizyjnej. W bezpośredniej debacie telewizyjnej rozmawialiśmy o przygotowaniu szkół i przedstawiałyśmy sobie argumenty. Także myślę, że rozmowy są potrzebne, te rozmowy są prowadzone. Jeżeli jest jeszcze potrzeba rozmów, to oczywiście jestem na te rozmowy otwarta, to ale prosiłabym o jedno. Rozmowę. Prosiłabym o jedno, aby w tej całej dyskusji Dyskusji politycznej. Myśleć przede wszystkim o dzieciach. Jeżeli i prawa strona, i lewa strona, i środek, i minister, i rodzice będą w ten sposób patrzeć, to na pewno dojdziemy do porozumienia. Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia.